Czy to jest tak, dlatego jest pan miał tę pewność, że jak większość prawników w Polsce uważała, że właściwie przy pomocy właśnie tej ustawy psującej Trybunał Konstytucyjny PiS próbuje zmieniać konstytucję, nie zmieniając jej de facto. Bo... Tak, więcej właściwie zawiesić konstytucję na kołku, no bo w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie może działać normalnie, no to w takim razie nie może orzekać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. A jeśli nie ma takiego organu, no to nie ma konstytucji. To tak samo jakbyśmy na przykład, nie wiem, uchwalili kodeks karny, tylko rozwiązali sąd, który skazuje złodziei i liczyli na to, że oni już nie będą popełniali żadnych przestępstw, bo im się tak spodoba kodeks karny. No, to bylibyśmy tak samo na inni. I to rozumowanie trzeba przenieść także na poziom konstytucja, sąd konstytucyjny. Skąd on konstytucyjny, o czym ludzie na Zachodzie doskonale wiedzą, jest tym strażnikiem konstytucji. Jak on znika, nie ma konstytucji. Konstytucja jest na kołku i wtedy możemy robić wszystko. A czy otwieramy na przykład wtedy drzwi do dyktatury? Też. Bez liczenia się z prawami opozycji, z prawami ośrodków eksperckich. Nie musimy pytać o zdanie różnego rodzaju podmiotów oficjalnych, które powinny wyrazić na przykład swoją opinię w procesie legislacyjnym. Prawda? Możemy zlekceważyć stanowisko Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy ponad konstytucją. Możemy wszystko robić. I stąd to zachłyśnięcie się takie tą władzą. No ale tu niestety władza napotkała na opór. Dzisiaj mamy kolejny przykład właśnie tego oporu ze strony Trybunału Konstytucyjnego, wspieranego przez wszystkie oficjalne autorytety prawne. Krajowa Rada Sądownictwa, prawda, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy w związku ze stanowiskiem, wnioskiem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czyli te wszystkie, zresztą stanowisko znamy też adwokatury, radców prawnych, uniwersyteckich, wydziałów prawa. Przecież tutaj nikt nie ma wątpliwości, jak powinno być stosowane prawo. No to na co liczył PiS, robiąc tę nowelizację? Na taką nieświadomość, świadomość obywatelską, na to, że tak naprawdę nie będzie żadnej reakcji ze strony tych środowisk prawniczych, które, bo mają takie wyobrażenie, zdaje się, o tych środowiskach, że to są ludzie, którzy są zainteresowani własnymi karierami, własnymi stołkami, nie będą wdawali się w jakieś awantury z władzą, podporządkują się, prawda? To jest takie myślenie właściwie mające bardzo niską ocenę społeczeństwa. No i chyba też nie liczyli na to, że będzie tak powszechny opór ze strony środowisk zachodnich, prawda, w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. I opór społeczeństwa polskiego. Tak, i opór społeczeństwa polskiego. Ale wracajmy jeszcze do tego społeczeństwa zachodniego, instytucji zachodnich. Oni byli chyba przekonani, że a któż się będzie, zresztą tak dawali temu wyraz, kto się będzie interesował sprawami polskimi, mamy tutaj ważniejsze rzeczy na głowie. Tymczasem dla opinii publicznej na Zachodzie, dla instytucji unijnych, a także związanych z Radą Europy, atak na Trybunał jest atakiem na konstytucjonalizm. Stąd ten opór. Co się dzieje w Polsce? Polska była tutaj dotąd niejako wzorem postępowania, prawda, w tych sprawach. Mogliśmy wskazywać pozytywne przykłady w zakresie konstytucjonalizmu, samorządu terytorialnego, prawda? A tutaj naraz okazuje się, że ta władza to wszystko ma za nic. Co ten dzisiejszy wyrok plus opinia Komisji Weneckiej, która będzie pod koniec tygodnia, oznacza dla rządu PiS-u? Dla mnie bardzo ważną rzeczą było to, jak się zachowają sędziowie, ci, którzy zostali, że tak powiem, w ostatnim czasie dokooptowani. Otóż rozmawialiśmy o tym, tak, oglądając. Ja bałem się, że oni na przykład w ogóle nie pojawią się na posiedzeniu, prawda? Mm-hmm. No bo mówiono im z zewnątrz, że to tylko posiedzenie przy ciasteczkach i kawie, więc oni jednak wyrazili inną postawę, założyli togi, wyszli na rozprawę, siedzieli, prawda, wśród innych sędziów, napisali zdania odrębne. Od czego się pisze zdania odrębne? Od wyroku. Od wyroku, czyli jest to, a nie uznanie od jakiejś deklaracji, którą żeśmy przyjęli przy kawie i ciasteczkach, prawda? Czyli ci sędziowie zachowali się jak sędziowie.
To, że napisali zdanie odrębne, to ich prawo. Ja też pisałem wiele zdań odrębnych. Często byłem przegłosowywany przez większość. To jest naturalna rzecz. Natomiast to, że się zachowali przyzwoicie jak sędziowie, prawda? No, zresztą są prawnikami. Ta pani sędzia była sędzią wiele lat. Pan sędzia Pszczółkowski jest profesorem, adwokatem w Łodzi. No, w każdym razie oni zachowali się jak rasowi sędziowie, jak rasowi prawnicy. No to co teraz z publikacją tego wyroku? No, bo ten wyrok pani premier ogłosiła wczoraj, że go nie będzie publikowała. No właśnie tak. Po pierwsze, często się mówi, że każda ustawa uchwalona korzysta z domniemania konstytucyjności. Otóż korzysta z domniemania konstytucyjności do momentu nie ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tylko do momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał. Już wszyscy, którzy śledzą życie publiczne, wiedzą, że Trybunał zakwestionował konstytucyjność tej ustawy, czyli domniemanie konstytucyjności zostało już jakby zniesione. I teraz tak, premier musi opublikować ten wyrok, dlatego że gdyby go nie opublikowała pani premier, to by oznaczało, że przypisuje sobie kompetencje określania, co jest prawidłowym wyrokiem, a co nie jest. A takiej kompetencji w żadnym przepisie prawa w Polsce nie ma. A premier może działać tylko na podstawie konkretnego przepisu prawa. Czy to może oznaczać Trybunał Stanu, jak sugeruje już może dziś opozycja nie dla tylko premiera? Nie tylko Trybunał Stanu. Także popełnienie przestępstwa urzędniczego. Nie tylko Trybunał Stanu, ale także kto nie dopełnia swoich obowiązków. To przekracza uprawnienia. I nie dopełnia swoich obowiązków. To jest przepis kodeksu karnego. Sądzi tu nie pan, ma zabawy. Że ten wyrok kończy tę awanturę o Trybunał? Czy on tylko dolewa oliwy zdaniem, do ognia? Moim zdaniem, chciałbym, żeby skończył tę awanturę o Trybunał, ale w każdym bądź razie nie sądzę, żeby był dolaniem oliwy do ognia. Jest to wylaniem chyba zimnego kubła wody na głowy, rozgorączkowane. Właśnie także i ze względu na zachowanie się tych dwóch sędziów. Natomiast myślę, że jeszcze będzie trwała ta bitwa o Trybunał. W kolejne fazy będziemy mieli, bo jednak trzech sędziów jeszcze nie jest zaprzysiężonych. Komisja Wenecka lada moment ogłosi swoje stanowisko, wezwie Sejm do uchylenia tych uchwał, prawda, w sprawie sędziów. Więc tutaj to będziemy mieli. Jeszcze tutaj te konflikty będą się przeciągały, ale co jest ważne, że ten zasadniczy atak na Trybunał w tym momencie został odparty, więc te następne będzie łatwiej odpierać. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za komentowanie dla nas tego bardzo ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. To ważny dzień dla polskiego konstytucjonalizmu. Dziękuję.